28 grudnia odbyła się druga sesja Rady Gminy Żyraków. Głównym tematem był budżet na nadchodzący rok. Projekt wydatków przygotowany już w połowie listopada został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie z działających w ramach Rady Komisji oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Naszej gminy wynosi ponad 70 milionów, czyli jest bardzo znacząca kwota, która zabezpiecza realizację wszystkich zadań, które wynikają z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia tych środków. Budżet na rok 2019 zawiera zapisy dotyczące zadań regulowanych przez ustawę o działalności samorządów. Uwzględnia także planowane na najbliższy rok inwestycje. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że na kolejne nasze zadania, które żeśmy złożyli wnioski, czyli na rewitalizację w Straszęcinie, jak również budowę wodociągu w Nagoszynie, mamy przyznane środki finansowe. Przebudowa dróg, budowa oświetlenia, budowa sieci kanalizacyjnych, budowa wodociągów, czyli te standardowe. Jeżeli chodzi o obiekty kubaturowe, to pierwszy etap rozbudowy Centrum Kultury i Promocji Woli Żyrakowskiej, to również remont budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce i budowa szatni dla sportowców. Zaczynamy od Żyrakowa, w dalszej kolejności jest Wiewiórka i Straszęcin. W drugiej sesji Rady Gminy Żyrakowie uczestniczyło 14 radnych. 6 rajców należących do opozycji zrezygnowało z udziału w głosowaniu nad budżetem na 2019 rok. Uchwała została przyjęta 8 głosami za.